witam wszystkich serdecznie w kolejnej zapowiedzi na moim kanale. Ja jestem Sarge i dzisiaj na warsztat wezmę sobie grę Splinter Cell Blacklist, czyli kolejną odsłonę popularnej serii skradanek, które też ostatnio coraz bardziej szły w kierunku gier akcji. I w tym materiale postaram się mniej więcej odpowiedzieć wam na pytanie, czy po Splinter Cell Blacklist można się właśnie bardziej spodziewać strzelaniny, czy też może starej, dobrej skradanki. Dodam tylko, że za tę odsłonę odpowiada studio Ubisoft Toronto, które jest jednocześnie wspierane przez Ubisoft Montreal i Ubisoft Shanghai. Na początek myślę, że warto przybliżyć sobie fabułę gry, jaka tutaj będzie nam opowiadana. Nie jest ona zbyt oryginalna, to znaczy po raz kolejny Sam Fisher będzie toczył zmagania z pewną fikcyjną międzynarodową organizacją terrorystyczną. Tym razem terroryści stworzyli tytułową czarną listę. Jest to lista celów, która zostanie zaatakowana na terenie Stanów Zjednoczonych, o ile rząd Stanów Zjednoczonych nie wycofa swoich jednostek wojskowych z obcych terytoriów. Takie jest też właśnie żądanie terrorystów, aby wojska Stanów Zjednoczonych zostały wycofane. Jeśli tego Stany Zjednoczone nie zrobią, to wtedy określone cele zostaną zlikwidowane. Ponieważ sam prezydent Stanów Zjednoczonych wyczuł zagrożenie, postanowił powołać do życia organizację Czwarty Eszelon, i tutaj jest spore nawiązanie do Trzeciego Eszelonu, w którym pracował Sam Fisher, czyli doskonale znany nam bohater tej serii. Tym razem jednak dowódcą Czwartego Eszelonu jest właśnie Sam Fisher i tym razem to nasz główny bohater będzie tym wszystkim dowodzić, co troszkę odmieni rozgrywkę, o czym też powiem dalej. W każdym razie fabuła ogólnie rzecz biorąc nie jest jakoś szczególnie oryginalna i z pewnością raczej tutaj bym się nie spodziewał jakichś wielkich zaskoczeń, aczkolwiek fajnie by było, gdyby twórcy zaoferowali tu jakieś ciekawe zwroty akcji. Sam, you in one piece? Yeah, but I need options. Graham. The closest exit point is the roof of the south. Już ostatnia odsłona serii, czyli Splinter Cell Conviction, była krytykowana przez niektórych największych fanów tego cyklu za to, że w zbyt dużym stopniu pozwalała na takie podejście znane z typowych strzelanin. To znaczy, mogliśmy tam równie dobrze wyeliminować wszystkich przeciwników strzelając do nich, a w ogóle się nie skradając. Oczywiście skradankowe podejście też było możliwe, jednakowoż wiele osób było niezadowolonych z faktu, że twórcy w tak wielkim stopniu pozwolili graczom na strzelanie w tej grze. No i od razu powiem, że podobnie będzie prawdopodobnie Splinter Cell Blacklist. Jednak ja bym tutaj nie wieszał psów na twórcach, a to dlatego, że deweloperzy mają nam dać pełną swobodę, jeśli chodzi o wybór przejścia danej misji. To znaczy, będziemy mogli oczywiście przejść każdą misję strzelając do wszystkich wrogów i wywołując prawdziwe zamieszanie, ale twórcy też mówią, że równie dobrze będziemy mogli właśnie przemykać się wśród patroli wrogów i eliminować wszystkich przeciwników za ich plecami, nawet ich ogłuszać. Ogólnie można powiedzieć, że będą takie trzy podejścia, jakie będziemy mogli zastosować. Pierwsze to właśnie będzie pełna akcja, a drugie to z kolei skradankowe podejście z zabijaniem, no i trzecie skradankowe podejście z ogłuszaniem wszystkich wrogów, a więc bez jakiegokolwiek zabijania. Nie wiem, czy będzie można przejść całą grę bez zabijania w ogóle, ale z pewnością będzie to można znacznie ograniczyć. W każdym razie ja bym tutaj absolutnie jakoś bardzo nie narzekał, bo skoro miłośnicy skradanek będą mieli wybór i będą mogli się skradać, to czemu by narzekać, że jest też opcja strzelania? Każdy będzie mógł sobie znaleźć coś dla siebie i ja myślę, że to jest coś dobrego. Podobnie zresztą było w zeszłym roku w grze Hitman Rozgrzeszenie. Tam też mogliśmy równie dobrze postrzelać, ale ja na przykład przeszedłem całą grę skradając się, więc tutaj absolutnie jest pełna dowolność i myślę, że to jak najbardziej można zaliczyć na plus. Sam, I'm seeing half a dozen soldiers and a high caliber technical across that bridge. Could get loud.
Sam Fisher oczywiście będzie miał do dyspozycji też szereg gadżetów znanych z poprzednich części serii, ale nie tylko, bo będą też zupełnie nowe gadżety, które jeszcze wcześniej nie były dostępne w tej serii. Między innymi nasz główny bohater jako dowódca czwartego eszelonu będzie mógł wezwać nalot bombowy, co oczywiście wywoła spore spustoszenie w szeregach wroga. Ja jednocześnie jako fan skradanek mam nadzieję, że będzie to tylko naprawdę opcjonalna sprawa, to znaczy, że nie będziemy musieli przechodzić misji z wykorzystaniem tego nalotu. Zresztą, jeśli wierzyć twórcom, to właśnie ta pełna dowolność ma być i faktycznie będziemy mogli przejść te kolejne misje bez wykorzystania tego typu różnych możliwości. Aczkolwiek na pewno gadżety pozwolą nam też się łatwiej skradać, bo na przykład dzięki sonarowi będziemy mogli mniej więcej wiedzieć, gdzie są przeciwnicy, nawet wychwycić ich za ścianami. Tak więc na pewno będzie to pewne uproszczenie, ale jednocześnie też sprawi to, że skradanie będzie bardziej płynne i takie bardziej funkcjonalne. Oprócz tego oczywiście jeszcze powróci system Mark and Execute, który znamy z poprzedniej części, a więc Splinter Cell Conviction. On pozwala Samowi Fisherowi oznaczyć, znaczy właściwie to graczowi, oznaczyć kilku wrogów, a wtedy po wciśnięciu odpowiedniego przycisku Sam Fisher automatycznie ich wszystkich eliminuje. I jedyna różnica w stosunku do poprzedniej części jest taka, że w Splinter Cell Blacklist nasz główny bohater, wykorzystując ten system, będzie po prostu eliminował wrogów w ruchu, a więc zwyczajnie będzie to bardziej efektowne niż ostatnio. Jeśli jednak chodzi o mechanikę tego systemu, to on pozostanie na takim samym etapie, na takim samym poziomie, jak to już znamy z poprzedniej części. Splinter Cell Blacklist to jednak nie tylko kampania dla jednego gracza, ale też tryb multiplayer, który zaoferuje m.in. opcję rozgrywki szpiedzy kontra najemnicy. Jest to opcja znana m.in. z trzeciej części serii. Ona zostanie podzielona jeszcze na dwa warianty. Jednym z nich będzie Blacklist, w którym zetrą się ze sobą dwie czteroosobowe grupy właśnie najemników i szpiegów, a z kolei w wariancie Classic będziemy mieli po prostu do czynienia z potyczką duetów. Oprócz tego jeszcze dostaniemy tryb kooperacji, który już znamy choćby ze Splinter Cell Conviction. On tam się bardzo dobrze sprawdził i myślę, że podobnie będzie i tutaj. Otrzymamy po prostu szereg różnego rodzaju misji, w których wraz ze znajomym będziemy musieli odpowiednio współpracować, żeby wykonać poszczególne cele. W każdym razie na pewno tryby multiplayer pozwolą zwiększyć żywotność tej gry, która z samą kampanią zapewne by nie była aż taka długa. Wrestling fan? You said non-lethal. Splinter Cell Blacklist zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 20 sierpnia bieżącego roku. Z kolei z danych opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej wynika, że w Polsce gra ukaże się dwa dni później, czyli dokładnie 22 sierpnia bieżącego roku. I gra jest przygotowana z myślą o PC-tach, PlayStation 3, Xboxie 360 oraz Wii U. Nie wiemy jeszcze, w jakiej wersji językowej gra się u nas ukaże, chociaż możemy być niemal pewni, że będą to polskie napisy, podobnie jak było w przypadku Splinter Cell Blacklist. W każdym razie musimy jeszcze na takie szczegóły poczekać do czasu oficjalnych jakichś ogłoszeń ze strony polskiego dystrybutora. Ja tylko jeszcze dodam, że w rolę Sama Fishera w tej odsłonie nie wcieli się już Michael Ironside, który odpowiadał za dubbing Sama Fishera w poprzednich częściach serii. Zapaleni fani więc z pewnością nie przyjmą tego za dobrze. Tym razem w rolę Sama Fishera wcieli się Tom Hardy. Jest to aktor, którego znamy m.in. z ról w takich filmach jak Incepcja, Helikopter w ogniu, czy też Mroczny Rycerz powstaje. Ja mam nadzieję, że Tom Hardy jak najlepiej tutaj się wcieli w rolę Sama Fishera, aczkolwiek byłem fanem tego głosu jednak Michaela Ironside'a, no i jestem strasznie ciekaw, jak tutaj nowy aktor spisze się
w tej nieznanej jeszcze dotychczas dla siebie roli. W każdym razie ja trzymam kciuki zarówno za aktora, jak i za same studio deweloperskie, które odpowiada za tą grę, bo bardzo liczę na to, że Splinter Cell Blacklist będzie naprawdę dobrą produkcją, która mnie jako fana skradanek zadowoli. Tego sobie i wam życzę, a więc czekajmy na premierę. Ja oczywiście będę tę grę nagrywał, więc pod koniec sierpnia możecie się takiej serii spodziewać, a tymczasem będę się z wami już żegnał, więc mówił dla was Sarge. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić tego filmu i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!